Póki Artura nie ma, to ja może go przedstawię, bo dzisiaj taki ciekawy temat ruszyliśmy, a mianowicie temat dotyczący finansów. Jestem. Super, siemanko. Duża część przedsiębiorców ma problem z pieniędzmi, oczywiście jeśli ich nie ma, natomiast jeśli je ma, to też nie wie jak liczyć i nie wie po co liczyć, nie wie w ogóle jak liczyć, żeby te pieniądze mieć i żeby one nie wyparowywały. Poprosiłem dzisiaj, drodzy Państwo, Artura Krysika, aby nam trochę te tematy cyferkowe przybliżył. Bo teraz, dlaczego akurat Artur? Bo Artur jest kimś, kto nazywa się CFO, czyli dyrektor finansowy na godziny i niejednego przedsiębiorcę uratował już przed finansową podróżą na manowce. A jako, że Artur jest również certyfikowanym coachem, to jest człowiek wielu talentów, więc w prostych słowach umie opowiedzieć o trudnych rzeczach, między innymi finansowych. A że znany jest z analogii zoologicznych, to mam nadzieję, że kilkakrotnie je dzisiaj wykorzysta, by przybliżyć nam tę tematykę finansową. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry Tomaszu, dzień dobry wszystkim. Dziękuję za takie szerokie przedstawienie mnie. No, mam nadzieję, że nie będzie na wyrost i o tych zwierzętach trochę usłyszymy. Przejdźmy więc, drodzy Państwo, do rzeczy. Arturze, liczyć czy nie liczyć? Od tego zacznijmy. No, to jest dobre pytanie na początek, bo byłem niedawno, chyba ze 2 dni temu na jakimś tam na Facebooku, w jakiejś grupie dotyczącej startupów, było pytanie takie rzucone, jakiego narzędzia używacie do liczenia? I tutaj pojawiła się burza komentarzy, tak, takie narzędzie, takie, od najprostszych, płatnych, bezpłatnych, po różne specjalistyczne, ale wśród tych pojawiły się także hasła typu, ja kiedyś liczyłem, a teraz nie liczę, tak? A więc, bo już tam jakiś obrót osiągnąłem i tak dalej. No właśnie. I to skłania do takiej refleksji, po pierwsze, czy liczyć i ewentualnie, jeśli już liczyć, to co liczyć, tak? To jest ważne, żeby sobie to uświadomić. W moim przekonaniu zawsze warto liczyć. Dobrze, a to Niezależnie od tego, czy mamy młody biznes, czy mamy biznes już ugruntowany. chciałbym na chwilę wrócić do tego, co mówiłeś przed chwilą, dotyczący komentarzy z tej grupy. Mówisz, że ludzie, którzy, przynajmniej w tej grupie, którzy osiągnęli już jakieś wyższe przepływy, jak rozumiem, wyższe przychody, przestają liczyć. Z czego to może wynikać? Bo wydawało mi się zawsze, że liczyć zaczynają ci, którzy faktycznie już mają co liczyć, a na początku to jest trochę, no jakoś to będzie, liczymy, że przeżyjemy. To jest troszkę tak jak u człowieka, który ma dużo długów, to przestaje je liczyć, licząc na to, paradoksalnie, że no jakoś te długi same się rozwiążą i spłacą. Ale gdy mamy już trochę jakby więcej tych środków, to zaczynamy je liczyć, bo zastanawiamy się, gdzie zainwestować, czy to jest dobrze ulokowane, czy przypadkiem ktoś nas nie okrada i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co ty mówisz, sytuacja wygląda odwrotnie. Jak to jest? No właśnie, widzisz, możemy mieć różne doświadczenia. Ja mam doświadczenia takie, że zaczynamy liczyć, gdy ta kołdra jest krótka, gdy trzeba ten materiał pomierzyć, tak? Te finanse pomierzyć. Czy starczy na to, czy na to, na jaką kupkę odłożyć i tak dalej. To wtedy jesteśmy spięci, sprężeni i liczymy, tak? Że tutaj jak temu zapłacimy, to tutaj nam starczy albo starczy na styk. Na to sobie możemy pozwolić, na to już sobie nie możemy pozwolić i tak dalej. Czyli liczymy przede wszystkim wtedy, kiedy mamy tych finansów naprawdę niedużo. Druga rzecz, kiedy liczymy, no liczymy wtedy, kiedy na przykład od kogoś dostajemy pieniądze, różnego rodzaju startupy, jeśli dostają finansowanie gdzieś tam z funduszy czy od prywatnych inwestorów i mają to wydatkować na konkretny cel, no to wtedy też starają się to liczyć, żeby rzeczywiście te budżety, które tam sobie przedstawili, zrealizować. Jeśli nie, no to żeby wynegocjować jakieś odchylenia, skąd na co przesunąć. I Natomiast to jest trochę takie liczenie z musu, tak? Jak rozumiem. trochę Jeśli. liczenie zmusu, tak. Tak, trochę liczenie zmusu, bo zmusza nas sytuacja. Natomiast rzadziej, zwłaszcza często się zdarza, że przedsiębiorcy przestają liczyć, kiedy już jest dobrze, bo ta gotówka jest, ona wpada, wypada, starcza, zostaje jeszcze, można coś tam odłożyć, czy tyle, to już przestaje mieć znaczenie właśnie liczenie, że mógłbym odłożyć więcej, czy to odłożyłem efektywnie, czy nie, czy mam już poczucie bezpieczeństwa, czy nie i tak dalej. Z moich doświadczeń wynika, że wtedy się tak rozprężamy i przestajemy liczyć. To ciekawe, widzisz. Ja miałem doświadczenia zgoła odmienne, ale jakby nie patrzeć, to ty funkcjonujesz przedsiębiorcami w obszarach finansowych, więc myślę, że twoje doświadczenia są
O tyle ciekawe, że dotykają sytuacji, w której faktycznie już jest problem z tym liczeniem i potrzeba Twojej interwencji, nazwijmy to. No wiesz, moje patrzenie też jest trochę skrzywione, bo do mnie w większości trafiają przedsiębiorcy, którzy popadli w problem, tak? Zgadza A się. więc to na pewno nie jest cały jakiś uśredniony obraz przedsiębiorców w naszym kraju, tylko to jest jakiś obraz przedsiębiorców, którzy są w problemie. No i właśnie to pokazuje też, co doprowadziło do tego problemu. No właśnie często doprowadziło do problemu to, że na jakimś etapie przestali liczyć. To jest ciekawe, co mówisz jeszcze pod jednym względem, bo to jest trochę tak, jak rozmawiamy z lekarzami. Z punktu widzenia lekarza wszyscy ludzie są chorzy, prawda? Bo całe jego życie sprowadza się do leczenia chorych ludzi. Tak. I to samo właściwie mówisz o swoim doświadczeniu. Natomiast jakby cofnąć się przed ten etap zachorowania przedsiębiorcy, to można trochę spojrzeć na to w ten sposób, że liczenie jest poniekąd po to, żeby zapobiec sytuacji, w której te moje finanse będą chore, czyli poniekąd po to, żeby przewidzieć przyszłość, a pamiętam, że używałeś tego określenia. Możesz jakby rozwinąć ten wątek? Tak, o przewidywaniu przyszłości jeszcze za chwilę powiem, bo to jest rzeczywiście ważny wątek, jeśli nie najważniejszy w ogóle. Ale też podam przykład taki, gdzie przydaje się to liczenie sytuacji obecnej. Przede wszystkim to się, jeśli liczymy nasz biznes, to mamy też twarde argumenty na przykład w różnego rodzaju negocjacjach, tak? Ja przykład mam klienta, z którym pracowałem w tym tygodniu, gdzie właściciel firmy, sklep internetowy, tak? Sprzedaje towar i czeka na towar i złapał prostą zależność, że on sprzedaje, ma przychody wtedy, kiedy ma towar, tak? Ponieważ nie ma jeszcze tej dużej płynności finansowej, a ma problem taki, że towar zamawia z 3-tygodniowym wyprzedzeniem, czyli od momentu złożenia zamówienia musi go za niego zapłacić i czeka 3 tygodnie na dostawę towaru. I teraz, ponieważ ma bardzo wysoką marżę, bo to żeśmy skalkulowali, to w tej chwili pracuje nad takim rozwiązaniem, żeby zmniejszyć sobie marżę, czyli płacić trochę drożej za towar, ale żeby dostawca mu go dostarczał nie za 3 tygodnie, tylko za tydzień. Inne rozwiązanie, żeby nie musiał płacić z góry za całość, tylko mógł tą płatność podzielić albo płacić w momencie dostawy, tak? To już dużo usprawnia jego przepływ ten finansowy. I teraz dzięki temu, że zaczął liczyć, ma tą wiedzę, że może sobie tą marżę podnieść, o ile może sobie więcej zapłacić za ten towar, jak to się przełoży na jego finanse. A więc to jest liczenie dzisiaj. Natomiast wracając do to, co powiedziałeś, przede wszystkim liczyć właśnie po to, ja uważam, żeby przewidywać przyszłość. Może to bardzo dziwnie brzmieć, No właśnie, bo ale to tak trochę szczegółów by się przydało, prawda? Bo to przewidywanie przyszłości bardziej kojarzy nam się z kryształową kulą u wróżki niż z człowiekiem od finansów. To są jakby zgoła odmienne rejony naszej bytności. no tak, ale weźmy przykład, bardzo myślę, dobrze to obrazuje kogoś takiego, kto się zajmuje tradingiem, tak? Czyli gra na giełdzie, krótko mówiąc, zawodowo. Co oni robią? Co ci ludzie robią przede wszystkim? Obserwują słupki, czyli liczą. Liczą, jak się zachowuje rynek dzisiaj, jakie są trendy na tym rynku, jakie są zależności, wskaźniki, i na tej podstawie przewidują zachowanie w rynku w najbliższej przyszłości. Zgadza I to się. jest, i to jest dokładnie to, co może zrobić przedsiębiorca ze swoim biznesem. Jeśli będzie liczył, patrzył na wskaźniki, które sobie określi, i patrzył na należności, jakie są trendy w sprzedaży, tak? W zamówieniach, jakie są trendy, jeśli chodzi o relacje ceny zakupu towaru do ceny sprzedaży, tak? Czyli jego marży, tak? Jakie są relacje różnych innych polach, to dzięki temu z wyprzedzeniem pewnym będzie miał informację twardą, bo wynikającą z liczb, które matematyka jest bez dyskusji, tak? Będzie miał informację, że coś się na tym rynku dzieje. I dzięki temu będzie mógł wcześniej podjąć określone działania skutecznie, będzie mógł się do tego przygotować. I moje doświadczenie pokazuje, że ta informacja zwrotna wynikająca z liczb jest dużo wcześniejsza niż intuicja przedsiębiorcy, bo on to pewnie intuicyjnie też zauważy, tylko zauważy później, jak już ta ilość czynników będzie rzeczywiście większa i będzie bardziej widoczna. I wtedy też jest duże prawdopodobieństwo, że wtedy, kiedy on to intuicyjnie zauważy, bez liczenia, to wtedy zauważy też to rynek. A więc już tłum zacznie reagować. A to już jest często za późno. Tak, to prawda. To jest takie nawet powiedzenie, że jeśli już kierowca w taksówce mówi ci, żebyś w coś inwestował, to jest najwyższy czas już Żeby uciekać z z tego tego rynku. wyjść. Tak, dokładnie tak.
Świetnie. I na przykład przez takie myślenie wyprzedzające, na przykład twój klient, o którym mówiłeś dzisiaj, był w stanie zaproponować swoim, jak rozumiem, kontrahentom inne rozwiązania, który wie, że są dla niego atrakcyjne, a z drugiej strony nie jest pod ścianą, żeby te rozwiązania musiał już teraz, w tej chwili wprowadzać, tak? Dokładnie tak. Robi to w przyszłości. Z Dokładnie wyprzedzeniem. Tak. Druga rzecz jest taka, że jeśli możemy przewidywać przyszłość, zwłaszcza prognozując, badając swoje przychody, tak? No bo w przewidywaniu, w prognozowaniu, w modelowaniu, co jest najtrudniejszym czynnikiem do modelowania? No strona przychodowa, bo kosztowa to mniej więcej jest znana, mamy część kosztów stałych, koszty zmienne są uzależnione od przychodów, a więc jak się pojawiają przychody, sprzedaż, to te koszty zmienne też się pojawiają w określonych tam wskaźnikach czy wielkościach. Natomiast tą część, którą najtrudniej nam zaprojektować, zawsze w modelu finansowym, to jest strona przychodowa. I teraz, no właśnie ja często się spotykam z takim stwierdzeniem: Artur, słuchaj, no ale w ogóle jak te przychody zamodelować, jak to przewidzieć? No to jest takie piki, takie różne się tutaj historie dzieją, że ja w ogóle nie wiem. A więc no, temu się zawsze trzeba przyjrzeć i podejść do tego indywidualnie. Ale podam takich kilka przykładów. Jeśli powiedzmy ktoś, najtrudniej zawsze zamodelować przychody, które są uzależnione od klienta detalicznego, tak? Czy to są kursy, szkolenia, czy to są właśnie sprzedaż jakaś internetowa w sklepie internetowym, czyli nie wynikają one z jakichś długoterminowych kontraktów, nie wynikają z wcześniejszych rozmów, relacji z przedsiębiorcami i tak dalej. Ale często dzisiaj te przychody nie pojawiają się znikąd, to znaczy one są, wymagają jakichś naszych działań, albo działań marketingowych w internecie, albo jakichś działań mailingowych, albo jakichś innych działań, aktywności z naszej strony, czy to na jakichś forach, czy to na jakichś tam spotkaniach networkingowych i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeśli złapiemy tą zależność, tak, że na przykład w momencie, przykład też innego klienta, który właśnie działa w obszarze edukacji, on też dokładnie z takim samym się do mnie zwrócił problemem. Artur, jak przewidywać w ogóle te przychody? Jak ja mam raz tyle, raz nie mam nic. Ale złapaliśmy jedną zależność, że w momencie, gdy wysyła mailingi, ma sprzedaż. No prosta zależność. Teraz tylko złapać, na ile, do jakiej bazy wysłał maile, ile tych maili było, ile się przełożyło na sprzedaż, tak? Jeśli złapiemy tą zależność, no to już mamy jedną prostą informację, która pozwala nam zamodelować. Ile zaplanujesz kampanii mailingowych, w kolejnym miesiącu masz odpowiednie, to się przekłada na wzrost przychodów z tytułu sprzedaży. Już mamy jedną rzecz zamodelowaną? Mamy jedną rzecz zamodelowaną. Owszem, im więcej tych danych i im ta relacja ilości wysłanych maili do przełożenia się na sprzedaż jest bardziej stabilna, tym jest to bardziej wiarygodne. Tak? Jeśli to mocno skacze, jest to mniej wiarygodne, dlatego tutaj trzeba zawsze, to już jest kolejny krok, pilnować, znaczy zastanawiać się, co powoduje, że co możemy zrobić, żeby to ustabilizować jakoś, ale przede wszystkim lepiej się pomylić o trochę, niż w ogóle nic nie robić i się zastanawiać, czy ja za 2 miesiące będę miał przychód, czy go w ogóle nie będę miał. No i jak rozumiem, przede wszystkim w ogóle rozpoczęcie zastanawiania się nad tego typu zależnościami sprawia, że jeśli do tej pory tego nie robiliśmy, to zaczynamy myśleć o czymś, co możemy nazwać przeróżnego rodzaju lejkami, ścieżką klienta, czy w ogóle jakimkolwiek ustawieniu procesów sprzedażowych w firmie, prawda? Bo to tak, bardzo często jest wolna amerykanka i dopiero gdy zastanawiamy się nad tym, skąd się ci klienci biorą, idąc trochę krok po kroku do tyłu, zastanawiamy się, co zrobić, żeby oni się pojawili. Tak, i tutaj jest, tak jak powiedziałeś, ja też skończyłem studium coachingu, trochę się tym, że tak powiem, interesuję i zajmuję dodatkowo. My też mamy tak psychologię zbudowaną, tak? Przykład, który można z naszego życia, myślę, że wielu z nas kupuje samochody i teraz jeśli myślimy o kupnie konkretnego modelu, konkretnej marki samochodu, to nagle widzimy na ulicach wszędzie tą markę i ten samochód. Tak jest. Często się na tym się takim łapiemy. I to nie znaczy, że nagle wczoraj, w momencie, gdy my powzięliśmy taką decyzję, wszyscy wokół kupili te same samochody. Nie. One jeździły, wczoraj jeździły, tydzień temu jeździły, rok temu i tak dalej. Natomiast co się stało? Stało się to właśnie, że nasz mózg nastawił się na to, jak radar, i zaczął oczami te marki, te auta wyłapywać. I tak samo jest tutaj w dziedzinie finansów. Jeśli my się jako właściciele firmy nastawimy, że mamy liczyć przychody, że mamy pilnować tych przychodów, mamy pilnować tych zależności,
no to nasz mózg automatycznie będzie w ten sposób się nastawiał i w ten sposób będzie działał. Czyli będziemy starali się jakby wykonywać te elementy, które sobie zaplanowaliśmy, tak? Poniekąd, a nie uciekać przed nimi. To mniej więcej w ten sposób będzie działał? Dokładnie tak i będziemy do tego podchodzić. Im częściej o tym będziemy myśleli, częściej to będziemy stosowali bardziej stale, w stałych okresach, w sposób ciągły, to tym będzie to łatwiejsze dla nas i że tak powiem, będziemy to się tego nauczymy, bo często jest pytanie takie, no ale jak się do tego zabrać, jak się tego nauczyć, czy kończyć studia, czy kursy i tak dalej. Ja zawsze polecam przede wszystkim zacząć to robić. A potem się reszta jakoś dostosuje. Trochę oczywiście tu cię podpuszczam, bo na tym etapie trudno by było nie zarekomendować Daniela Kahnemana i jego książki Pułapki myślenia, gdzie tego typu zależności intelektualno-umysłowo-mózgowych pojawia się ilość wręcz ogromna. Fantastycznie Daniel to wszystko poopisywał, także polecam, bardzo fajna książka. Dobrze, tak sobie mówimy o tym, że liczymy to, liczymy tamto. Co mamy liczyć? Co liczyć, żeby jakby od czego zacząć, nie? Znaczy przede wszystkim dobre jest pytanie, co liczyć, tak? Co? Dobrze, od czego zacząć? Co liczyć? Od tego liczyć, od tego, no przede wszystkim zacząć skupiać się na liczeniu wszystkiego, co nam jest potrzebne. No jak już powiedziałem, najłatwiej liczyć stronę kosztową, tak? No bo to w zasadzie mamy, wiemy jak to wygląda, każdy właściciel firmy wie mniej więcej, jakie koszty ponosi. Natomiast najtrudniejsze jest do zamodelowania i do wyliczenia strona przychodowa i przede wszystkim tutaj trzeba wyjść od tego, skąd mamy przychody, tak? Jakie są zależności właśnie pomiędzy naszymi działaniami a pozyskaniem tych przychodów. Jeśli mamy przychody z różnych źródeł, też przykład przedsiębiorcy, z którym rozmawiałem kilka dni temu, firma transportowa, która ma przychody, bo jeździ, ma przychody z tytułu transportu. I teraz może by się mówić, no dobra, no to zamodelujmy te przychody, tak? Ale spójrzmy głębiej. Jedna pozycja przychodów to są przychody z tytułu pracy, współpracy z jednym dużym klientem, tak? Tak. To jeśli to jest stała współpraca, oparta w oparciu o jakieś umowy kontraktowe, to jest tą pozycję powinniśmy rozpatrywać zupełnie oddzielnie w stosunku do pozycji, gdzie przychody trafiają się incydentalnie, tak? Bo te przychody to jest kolejna pozycja, którą musimy rozpatrywać zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej znowu musimy rozpatrywać różne przychody z klientami, które mamy, które się trafiają, są w miarę stałe, ale incydentalnie na przestrzeni roku, tak? Są też takie u niego takie pozycje kontrahentów, klientów, którzy się pojawiają tylko w określonych okresach rocznych, tak? A to przed świętami, a to przed wakacjami, czyli w jakichś okresach, gdzie u nich jest też większa wzmożoność i tak dalej. I te wszystkie strony, pozycje przychodów powinniśmy rozpatrywać oddzielnie i podchodzić oddzielnie, indywidualnie do ich liczenia. Dobra. Czy mi się wydaje, słuchajcie, czy mnie zamroziło? Trochę masz twarz zmrożoną, rzeczywiście, masz taką twarz stałą. No dobrze, ale słychać cię. Słychać mnie to dobre i to, natomiast jestem trochę zdziwiony, że mnie zamroziło. Brzuchomówcą zostałeś. Tak jakby. Tak to wygląda trochę, no niestety. Zmroziło światłowód. Wiesz co, może to nie do końca być w ten sposób. Wygląda na to, że gdzieś mi kamerkę wycięło, ale to ciekawe. Wiecie co? Ale są kropki. To były kropki, o rany. Ha! No cóż. Nie będę się teraz na tym skupiał, będę trochę na ciemno w takim razie. Teraz wyświetlasz jakiś ekran. Jakiś ekran. Dobra, będę, słuchajcie, drodzy Państwo, na ciemno w takim razie. No nie mam specjalnie innego wyjścia. A nie, może i mam. Zaraz coś z tym zrobię innego. Ciach. Powinno być dobrze. O, jestem. Już jesteś. Cześć. Miło was. Żywy. Żywy, nie umarł. Dobrze, natomiast ciekawi mnie, Artur, to co powiedziałeś, bo w pierwszych zdaniach tego odpowiedzi na pytanie, co liczyć, opowiedziałeś nie tylko o finansach. I to jest fenomen, bo rozmawiamy z człowiekiem o finansach, który mówi, że wypadałoby mierzyć działalności, które prowadzą nas do tego, że my zdobywamy klientów. Czyli jak rozumiem, powinniśmy mierzyć również jakieś takie no, działania te, o których mówiłeś, tak? Ile wysyłamy mailingów, ile z tego mamy konwersji i tak dalej, prawda? Słuchaj, tak, Tomaszu, mi się serce kraje nieraz, jak zaczynam pracę z klientem, bo
Tyle się mówi dzisiaj o tym, że mamy tak dostęp do takich danych ogromnych, że wiemy, ile kto tam czego robi i tak dalej, gdzie się przemieszcza, ale w ogóle z tych danych nie korzystamy. Mhm. W ogóle. Nieraz rozmawiam z klientem i mówię, słuchaj, jaką masz konwersję mailingów, tak? Ile, wiesz co, poczekaj, muszę znaleźć hasło i login do systemu mailingowego, bo od roku tam nie zaglądałem. No mhm. i to daje odpowiedź, tak? Dlaczego ten klient no, zgłasza się do mnie? Tak, ja się cieszę, że się do mnie zgłasza z jednej strony, no, ale z drugiej strony mi się serce kraje, że ma dane na wyciągnięcie ręki, za które nie musi płacić, a z nich w ogóle nie korzysta. A jak nie wie, jak się zalogować do systemu mailingowego, to pytanie, czy w ogóle z niego wysyła mailingi? Znaczy wysyła, bo jakieś tam ma, wiesz, bo to trzeba się było akurat tutaj zalogować głębiej, żeby pozyskać, czyli na dane administratora, tak? Aha. Żeby okay. wyciągnąć czyli... dane. Pcha, tylko nie wie, czy to przynosi sens. Dokładnie. Wie, że coś tam się sprzedaje, ale no właśnie raz ma tyle, raz ma tyle, raz ma tyle i teraz jak to zaprojektować, jak to zaplanować w ogóle, jak rozwijasz ten biznes. No właśnie, a teraz powinniśmy te wszystkie, każdy dzisiaj, słuchajcie, system, który przedsiębiorca używa, czy to jest nawet zwykła jakaś tam platforma handlowa, sprzedająca, handlowa, czy to jest jakiś e-sklep, czy to jest system mailingowy, czy to jest nawet media społecznościowe, czy system jakiś logistyczny, czy system księgowy. Każdy system, z każdego systemu można dzisiaj wyciągnąć dane. Dane, które możemy wykorzystać. Czasami trzeba tylko zdefiniować temu systemowi, w jakim układzie te dane chcemy, jakie te dane chcemy, jak on ma nam je pokazywać, żeby łatwiej można było z tego korzystać. I trzeba zacząć te po prostu z tych danych korzystać. To są dane dotyczące liczby klientów w danym okresie, w danych miesiącach. Nieraz mamy cykliczność sprzedaży. Też trzeba badać, od czego to jest uzależnione, tak? Nieraz to jest uzależnione od jakiegoś okresu świąteczne, wakacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ale nieraz to jest uzależnione, nie wiem, od imienin na przykład, tak? Zależy, jaka to jest branża. Jasne. I z tego, co się orientuję, to większość tych systemów umożliwia nie tylko zbieranie tych danych, ale nawet pewnego rodzaju analitykę, no nie? Więc trzeba się mocno postarać, żeby nie chcieć nic z tego wyciągnąć. Tak. Tu, no, można się, trzeba się mocno starać, żeby z tego nie korzystać. Tak jest. Dobrze. Czyli już wiemy w zasadzie, co liczyć, bo dla każdego, może inaczej, co liczyć i tutaj pewnie przyszedłby w sukurs Wojtek Suda, który powiedziałby, to zależy, bo rzeczywiście to jest trochę tak, że to zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorcy, tak? No ale są pewnie pewne rzeczy, które są wspólne, to co powiedziałeś, liczymy koszty, liczymy w jakiś sposób przychody i działania, które nas do tych przychodów prowadzą. To są takie trzy grupy, czy wymieniłbyś jeszcze jakąś tutaj, którą można by generycznie dostosować do każdego rodzaju przedsięwzięcia? Wiesz, to jest taka podstawa, tak? Bo jeśli to jest taka podstawa, żeby zaplanować sobie stronę przychodową i kosztową. Jeśli to już zaczniemy liczyć, złapiemy to, to dalej możemy iść w liczenie, które ma nam na celu pokazanie, czy jesteśmy coś w stanie zoptymalizować, tak? A więc wtedy możemy sobie liczyć właśnie, tak jak ten przykład, który podałem wcześniej, długość dostaw, tak? Jak to wpływa na naszą sprzedaż. Możemy sobie liczyć naszą sprawność logistyczną, możemy sobie liczyć naszą sprawność organizacyjną. Ja 2 lata temu współpracowałem z biurem rachunkowym, który bardzo świetnie zaczął liczyć czas poświęcany na obsługę jednego klienta, tak, księgowych. I to można wtedy zacząć optymalizować, tak? Także, ale jeśli nie zaczniemy tego, nie będziemy mieli tego początku, no to nie ma sensu wchodzić głębiej. Aczkolwiek ja bym mocno nie rekomendował tutaj współpracy z Arturem, bo ja chyba nawet domyślam się, o które biuro księgowe ci chodzi i skutkiem pracy z tobą było podniesienie cen. No bo zaczęli liczyć i stwierdzili, tak. że to nie wychodzi, no po prostu. To nie działa, tak. Jak że biznes powinien. Się nie zapina. No, dokładnie jak to się tak. No. A komu jak komu, ale księgowym powinien się biznes zapinać, przynajmniej w tej kwestii liczeniowej. No dobrze. Artur, jak się do tego zabrać? Słuchajcie, no przede wszystkim zacząć o tym myśleć. Druga rzecz, to co często hamuje przedsiębiorców przed liczeniem, no bo to zaraz nam się wyobraża, mamy takie wyobrażenie, że to jest tak skomplikowane, no bo ludzie kończą studia, MBA, studia podyplomowe, rachunkowość, zarządzanie i tak dalej, a ktoś jest na przykład po polonistyce, tak? Oczywiście nic nie mam do polonistów. I teraz nie. Odpowiadam, że to jest mit, który trzeba obalić jak najszybciej. Nieraz wystarczy zwykły, prosty arkusz kalkulacyjny, niezależnie od tego, czy w jakimś płatnym programie, systemie, czy bezpłatnym, darmowym, i proste tabele w oparciu o proste formuły
plus minus, które mamy z zajęć matematycznych ze szkoły podstawowej i to absolutnie na początek wystarczy. Kwestia tylko właśnie, tak jak mówię, ustawienia tego, co chcemy liczyć, powpisywania danych, znalezienia zależności i na tej podstawie zrobienia sobie prostych arkuszy. To jest absolutny początek. Natomiast później już to jest matematyka bardziej wnikliwa. Też no, przedsiębiorcy zawsze korzystają z usług, czy to biura rachunkowego, ci księgowi mogą pomóc, no albo mogą zgłosić się do takiej osoby, jak, które się zajmują na przykład jak ja, zawodowo takimi rzeczami, tak? Ja często pracuję na takiej zasadzie, że jakaś, to jest taka usługa Zorra, tak? Pojawiam się, robię to, co trzeba, czyli tworzę jakieś arkusze przedsiębiorcy, pokazuję, jak to działa i osoby już później sam aktualizuję te dane, tak? Ale ten początek jest. No dobra, to super. Słuchajcie, wygląda na to, że do tej części merytorycznej to w zasadzie zamykamy ją i znowu z precyzją cyferkową, bo miało być mniej niż 30 minut, jest 27 minut. I to jest ten moment, kiedy możecie wykorzystać to, że macie Rafała, patrzę na co innego, że macie Artura pod ręką i pozadawać mu różne podchwytliwe pytania. Może w końcu Artur odwdzięczy się jakąś zoologiczną analogią, bo jej dzisiaj zabrakło. No to słucham, tak. No więc tak, moje pytanie od razu nasuwa się, na jakim etapie należy zgłosić się do ciebie, do twojej firmy, żeby dokonać właśnie takiego, nie wiem, przeglądu, czy właśnie, no na jakim etapie się zgłosić, tak? Czy na początku działalności, kiedy to wszystko się planuje, tworzy, jakieś są koncepcje, i też moje jakby drugie pytanie, czy to jest danego roku, danego okresu rozliczeniowego dla danej firmy, tak? Pierwsze pytanie rozumiem, na jakim etapie się zgłosić, a drugie pytanie mógłbyś powtórzyć? To znaczy chodzi mi o to, czy twoje... Zamarzasz, Łukaszu. Coś przerywa. Spróbuj, Łukasz, wyłączyć kamerę, jest szansa, że sam dźwięk dotrze. Albo na czacie ewentualnie. Albo na czacie napisz, tak, to też jest dobry pomysł. Wiesz co, Arturze, to może odpowiedz na to pierwsze. Związana z pewnego rodzaju planowaniem, czyli na przykład jeżeli zgłosił... Dobrze, to ja... Łukaszu, nie słyszymy ciebie. Wiesz, może napisz może drugie pytanie na czacie, a poproszę Artura o odpowiedź pierwsze. Może się poprawi, tak. Łącze. Dobrze, to ja odpowiem może na pierwszy w międzyczasie. Więc kiedy zacząć liczyć? Tak naprawdę... Warto zacząć liczyć według mnie jak naj zawsze. Znaczy każdy moment jest dobry na to, żeby rozpocząć liczenie, tak? Na pewno do mnie warto się zgłosić w momencie, gdy przedsiębiorca, właściciel ma już poczucie, że sam sobie nie daje rady, że potrzebuje wsparcia w tym obszarze, no to wtedy warto skorzystać z takiej osoby na przykład jak ja, tak? Natomiast ja zachęcam i pomagam liczyć zarówno firmom, które są w fazie startupu, czyli dopiero startują ze swoim biznesem, planują swoją działalność, jak również firmom, które są w okresie pół roku działalności, roku działalności, a także mam klientów, którzy mi 15 lat prowadzą firmę. Na liczenie jest zawsze moment, natomiast na zgłoszenie się do mnie, no to tak jak mówię, wtedy, kiedy macie poczucie, że rzeczywiście potrzebujecie wsparcia kogoś z zewnątrz. Artur, jak dobrze rozumiem, jeśli zgłoszę się do ciebie na samym początku działalności, to nawet jestem w stanie dzięki tobie nabyć dobrych nawyków, prawda? I potem nie będę miał problemu z tym, że mi się czegoś nie chce liczyć, uważam, że to jest niepotrzebne. Jak pokażesz mi, jak to robić, jak ustawisz mi tabelki, to ja będę wiedział, że po prostu tak to powinno działać, nie? No, takie moje doświadczenie jest też, że łatwiej się rozmawia z przedsiębiorcami i oni szybciej zaczynają to chwytają, jak to się mówi. Mhm. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają biznes albo prowadzą go powiedzmy pół roku czy rok czasu, no niż taki przedsiębiorca, który ma już dokładnie 15 lat prowadzenia działalności, tak? I do tej pory tego nie robił, no po prostu działał intuicyjnie. Zmiana tych nawyków z psychologii, według statystyki psychologicznej potrwa 30 lat, także on już pewnie będzie... O matko, także chyba im wcześniej, tym lepiej, jeśli miałbym podsumować. No właśnie. Łukaszu, drugie pytanie, spróbujmy.
Muszę chyba ten światłowód zamontować. Słychać mnie? Tak, teraz tak. Chodziło mi, drugie pytanie dotyczyło, bo tak, jeżeli mamy jakby dwie rzeczy. Pierwsza to jest ktoś... Chyba nie da rady jednak. ...na działalność i planuje, tak? Nie słychać. Nie, wyłącz kamerę, jakbyś mógł. To często teraz, poprawia sytuację. Czy teraz... Tak, tak. Czy teraz lepiej słychać? Tak. Czy teraz lepiej? Tak. Tak. Okej. Okay. Jeśli to po mojej stronie techniczna sprawa, to przepraszam. Chodzi mi o to, czy rozumiem, że czy można zaplanować, czy twoja działalność, twoja pomoc w zakresie właśnie tego przeliczenia, tak, tego biznesu, może pomóc w zaplanowaniu powiedzmy, eliminowaniu, powiedzmy, nie wiem, strony jakiejś tam kosztowej, tak? Jakbyś tak mógł podać, powiedzmy, na jakimś przykładzie, jakie są, powiedzmy, korzyści z przeliczenia tego, ustawienia pewnych, powiedzmy, tych tabelek i jakie są korzyści po prostu, na przykładzie, nie wiem, jakiejś wymyślonej, załóżmy, działalności, tak? Znaczy, wiesz, no to ja nie muszę podawać na przykładzie wymyślonej działalności, bo tych klientów trochę mam i to z różnych obszarów, z różnych branż. No tak jak już przede wszystkim najistotniejsza korzyść jest taka, że na przykład ja zalecam przedsiębiorcom, żeby sobie, oczywiście przedsiębiorcom działającym, bo trochę inaczej wygląda to w przypadku startupów, ale taki przedsiębiorca, który prowadzi taką bieżącą działalność, żeby sobie robił na przykład prognozę swojego cash flow, czyli rachunku przepływów w cyklach tygodniowych. Tak, i w cyklach tygodniowych w takiej perspektywie najbliższego kwartału bądź pół roku. I teraz co to daje przedsiębiorcom? No przedsiębiorcy daje to przede wszystkim tą informację, że on będzie wie, ile gotówki może mieć na koniec każdego tygodnia, tak? I w którym tygodniu może mu tej gotówki zabraknąć. Jaki to ma, że tak powiem, wyższość nad cyklem miesięcznym, w jakim zazwyczaj robimy prognozy? Ano takim, że w miesiącu mamy 4 tygodnie. I często zdarza się tak, że na koniec miesiąca fajnie wyglądamy, ale gdzieś po środku, w środku tygodnia może nam tej gotówki zabraknąć. I to powoduje, jeśli nam brakuje gotówki, że mamy problem z regulowaniem swoich należności, znaczy zobowiązań. Zaraz też na nas krzywo patrzą nasi kontrahenci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, gdy będziemy mieli tą prognozę i będziemy widzieli, że za 2 tygodnie zabraknie mi tej gotówki, jeśli mi ten kontrahent nie zapłaci w terminie. I teraz jeśli widzimy, że ten kontrahent, rzeczywiście są jakieś problemy z płatnością od jakiegoś dużego kontrahenta, to możemy z wyprzedzeniem albo porozmawiać z innymi naszymi dostawcami, żeby rozłożyć płatność na raty, albo odroczyć termin płatności na przykład, albo z tym kontrahentem, który jest problematyczny, porozmawiać, żeby zapłacił nam część, możemy jakieś ruchy odpowiednio wcześniej wykonać. A więc przygotować się do tego na spokojnie, a nie działać w momencie, gdy już problem jest i wykonywać wtedy nerwowe telefony, będąc gdzieś tam pod ścianą. Mhm. Czy, Łukaszu, to jest odpowiedź na twoje pytanie? To jest jedna z korzyści, bo tych korzyści jest dużo. W przypadku startupów zrobienie budżetu rocznego, komuś, kto zaczyna działalność, kiedy ma tą perspektywę, kiedy osiąga przychody, jaki jest harmonogram ponoszenia tych wydatków, kiedy wchodzą przychody, jak tą gotówką dysponować, no to jest taki plan jazdy dla niego, tak, który jest bardzo ważny. Także przede wszystkim ja zachęcam do tego, żeby liczyć nie historię, nie to, co wychodzi dzisiaj z ksiąg, bo no, liczeniem historii zajmują się księgowi, tak? Dla potrzeb urzędu skarbowego, sprawozdań i tak dalej, i tak dalej. I to jest praca ważna. Zresztą z tej historii wyciągamy dużo informacji, ale przede wszystkim przedsiębiorca powinien skupiać się na liczeniu, prognozowaniu najbliższej przyszłości. Ja podam też taki przykład firmy, przedsiębiorcy, z którym rozmawiałem w zeszłym tygodniu a propos sytuacji tej covidowej, która nastała rok temu, tak? Dokładnie w momencie, gdy nastała pandemia i została zamrożona gospodarka. On, ponieważ dzięki temu, że liczył, od razu był w stanie w ciągu godziny sobie powprowadzać, wyciąć kwestię strony przychodową, zobaczyć, jak mu się, ponieważ miał stronę kosztową zrobioną, a więc szybko mógł sobie zamodelować, na jakie dotacje może liczyć w momencie, gdy się pojawiła ta informacja, i już wiedział, jakie ruchy musi poczynić z personelem. Kogo zwolnić, kogo nie zwolnić, gdzie ograniczyć koszty, kogo może utrzymać. I akurat jemu udało się utrzymać cały personel,
dzięki temu, że miał te właśnie informacje i dzięki temu przetrwał. Czyli bazował na liczbach, a nie na, bo mi się wydaje. Dokładnie tak. I na tym, żeby, i na, że tak powiem, presji tłumu, że dajcie więcej, dajcie, no fajnie, że jest więcej, ale też budżet państwa nie jest z gumy, tak? Oczywiście w politykę nie wchodzimy, ale to no, warto dbać o to, co my jesteśmy w stanie tutaj, o co jesteśmy w stanie my zadbać. Super. Dzięki, Arturze. Timea, widzę, że tam się szykuje. Ojejku, widać wszystko. Ja tylko mam pytanie taki, może wspomniałeś, a w takim razie przepraszam, ale to współpracę, które masz z firmami i klientami, to jest bardziej taki punktowy, że oni do ciebie się zwracają, jak mają problem i wtedy wchodzisz i tam wspominałeś, że przygotujesz jakiś arkusz i potem oni mogą sami aktualizować, czy jednak lepiej i tak jest taka dłuższa współpraca, gdzie może nie jesteś cały czas z nimi, ale jakby cały czas z nimi pracujesz i cały czas ich wspierać. Tak, no wiesz, ważne rzeczy zawsze warto powtarzać, także nie ma problemu, żebym coś powtórzył. Mam, można powiedzieć, trzy rodzaje klientów. Jeden klient to jest taki klient incydentalny, który zgłasza się do mnie jednorazowy, można powiedzieć. W momencie, gdy ma problem, ja mu coś tam zrobię, na przykład arkusze, poinstruuję go, tak, pokażę mu, jak to robić i on już sobie radzi dalej sam, tak? Natomiast drugi rodzaj klientów to są tacy klienci, którzy zgłaszają się do mnie, gdy jest problem i później w jakichś tam okresach, raz na kwartał, raz na miesiąc, gdzie trzeba coś powiedzmy zaktualizować i przedyskutować. I trzeci rodzaj klientów to są klienci, gdzie mam stałą współpracę, tak? Z nimi to jest taki rodzaj klientów, gdzie, że tak powiem, oni płacą mi abonamentowo z góry za określoną ilość czasu, który dla nich mam zadysponowany w miesiącu i na zasadzie takiej, że jak jest problem, jest coś do przeanalizowania, to mi podsyłają dokumenty, podsyłają mi informacje i wtedy jestem dla nich dostępny, tak, od razu. Natomiast no, to zależy od tego, jaki kto ma potrzeby, jaka jest wielkość firmy, tak, bo ta stała współpraca to jest z takimi firmami już większymi, tak, gdzie jest kilkanaście osób stałego personelu, gdy te potrzeby są dużo większe. Dziękuję. Ja jednak myślę, że bo wspominałaś, że firma, jak ma problem, czy jakiś potrzebuje rady, może się zwracać do księgowej albo do takich osób jak te. Ja jednak uważam, że do takich osób jak te, bo księgowość to jest bardziej no, te rozliczenie, jakieś różne rzeczy, ale żeby prowadzić firmę, faktycznie analizować operacyjne, no to trzeba jakieś inne spojrzenia niż takie typowe księgowe. Księgowość podaje te dane, ale żeby móc analizować to trzeba osoby, które myśli jak finansowe, nie jak księgowe. No, warto mieć z mojego punktu widzenia takie szersze trochę spojrzenie niż tylko finanse. A przede wszystkim nastawione to właśnie na tą przyszłość, tak? Na to, co już mówiłem, księgowa raczej skupia się na tym, co jest dzisiaj, co jest historycznie, natomiast no, przedsiębiorca powinien wybiegać w liczeniu w przyszłość. No i też to, co mówiłeś, Artur, a propos tego szerszego spojrzenia, przecież skąd się biorą pieniądze, czyli te wszystkie działania prowadzące do pozyskania klienta też są istotne w liczeniu, a nie wiem, który CFO na to akurat zwraca uwagę. No to jest taki trend, teraz się mówi tam o CFO 4.0 czy 5.0, to już są takie właśnie etapy rozwoju, tak, że dzisiaj CFO to już, bo kiedyś to był CFO rzeczywiście utożsamiany w zasadzie z takim dyrektorem finansowym, który jest trochę nad główną księgową, tak, nad głównym księgowym, tam pilnuje tej dziedziny księgowości i jest takim połączeniem pomiędzy działem księgowości, a dyrektorem, zarządem, władzą i tak dalej. Natomiast no, dzisiejsza ta rola CFO się zmienia, tak, to już jest, tak jak mówię, on musi być osadzony w liczbach, ale patrzeć, zarządczo patrzeć do przodu. Tak. Dlatego coraz częściej na przykład CFO albo stają się taką prawą ręką prezesa, albo wręcz coraz więcej częściej zdarza się, że CFO zostają prezesami, tak? Dyrektorzy finansowi zostają po prostu prezesami różnych firm. Mhm. Okay. No dobrze, mamy jeszcze jakieś pytania do naszego gościa Artura? Okej. Okay. Zakładam więc, że nie ma, że wykorzystaliśmy Artura, wyczerpaliśmy na chwilę obecną dzień dzisiejszy, jak to mówią twoje
możliwości, albo powiedziałeś o wszystkim na tyle precyzyjnie, że teraz trzeba to sobie powklepywać w Excela i podziałać. Zatem wygląda na to, że pomału się żegnamy. Artur, gdzie można cię znaleźć, jakbyśmy bardzo mocno chcieli cię wykorzystać później? Kontakt do mnie jest na mojej stronie internetowej arturkrysik.pl, tak jak imię i nazwisko, pisane razem, ale też można mnie znaleźć na LinkedInie, na mój profil. Zapraszam do, że tak powiem, do kontaktu. Tam też są moje dane kontaktowe, mail, telefon. Jeśli będzie potrzeba, to zapraszam serdecznie. Dopiszę twoją domenę do opisu filmu. Dziękuję ci bardzo. Tam będzie wszystko wiadomo. Ja oczywiście ze strony Pracowni Synergii bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś do nas taki kawał Zoomem. Wam dziękuję za to, że do nas również dołączyliście. Kawę niestety każdy musi sobie zrobić sam. I zapraszam was też przy okazji na stronę, gdzie mamy nasz kurs Red Dota. To jest taka ciekawa sytuacja, w której staramy się rozwiązać problem przedsiębiorców, których szlak trafia, że nie są w stanie wyjechać na wakacje, zostawiając telefon w domu. W opisie będzie również link do tegoż. Zachęcam zajrzeć, a być może to jest szansa na zmianę właśnie gdzieś tam w waszym biznesie. Liczenie też przy tym pomaga. Oczywiście, że tak. Bo trzeba to wiedzieć, jeden spokój na wakacjach. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. A jeśli bazujemy na liczbach, a nie na widzimisię albo na jakichś nadziejach, to jest większa szansa, że te wakacje faktycznie będą udane. O ile oczywiście gdziekolwiek wyjedziemy, bo dzisiaj też sporo zmian w tej materii nastąpiło. Według prognoz tych, co liczą, no to do wakacji ma się pandemia skończyć, także wiesz. A którego roku? No tego podobno. Aha. Bo osiągniemy, jak to się ładnie mówi, odporność stadną. No to zobaczymy, jak to wyjdzie w okolicy czerwca. Arturze, wrócę Będziemy do tego wideo i zobaczymy, jak twoje prognozy wyjdą w praktyce. To nie moje prognozy, ja zastrzegam, Może, to dobrze, nie moje. Dobrze, tylko nie czytałem. Nadinterpretacja. Trzymajcie się ciepło, zatem dobrego dnia, dobrej końcówki tygodnia i do zobaczenia w Dziękuję następnej bardzo. Edycji. Trzymajcie się. Dziękuję, cześć. Dzięki.